związku z powyższym przechodzimy do punktu projektu uchwały w sprawie korekty finansowej zadań powierzonych w 2013 roku w ramach budowy przebudowy ulic gminy wraz ze świetleniem. I tutaj Państwo mają projekt oraz pod spodem stary projekt prac remontowych. Ja pokrótce omówię, a potem otworzymy dyskusję. Punkt pierwszy, ulica Rusznikarska, etap pierwszy, nakładka oraz bezpiecznik do parkowania. Jest oszacowanie tego zadania z podziałem na dwa etapy. Pierwszy etap 145 tysięcy, drugi 110 tysięcy, w razie gdyby nie wynikły okoliczności nieprzewidziane, które są no, dość prawdopodobne. Chodzi o to, że jeśli byśmy wymieniali całą nakładkę asfaltową, to byłoby 110. Brakuje właśnie słowa nakładka asfaltowa. Czytałabym się. Tak. Oczywiście to. Tak samo w punkcie 5, gdzie jest też Rusznikarskiej, jest ten sam temat. Też będzie nakładka asfaltowa. W związku z tym, że etap drugi jest tak jakby trochę trudniejszy, może przysporzyć dużych kosztów, no to proponuję podzielić to na etapy i pierwszy w kolejnym roku, drugi otwierałby listę prawdopodobnie w przyszłym roku. Bo mieliśmy w planie robić całą. Ulica Siemaszki Boczna 27, no zadanie jest tak jakby było na tej liście i należy go zrealizować. Ono było trochę niżej, ale w związku z tym, że jest to zadanie stosunkowo nieduże finansowo, zdecydowaliśmy się dać wyżej, a niżej przesunąć ulicę Różyckiego i ulicę Łopietka, ponieważ na ulicy Różyckiego jest nie do końca wyjaśniona sprawa z Zatoką Postojową, a nie chcieliśmy kolejnej ulicy dzielić na etapy, choć to akurat też było to uzasadnione, dlatego stawiamy ją po prostu na przyszłe wydatki. Punkt trzeci to ulica na Zielonki. Umawialiśmy się w tamtym roku, że jeśli nie uda się zrobić dużej ilości ulicy na Zielonki, to w tym roku ją dokończymy. Nie chcemy jej robić do granic miasta, bo chcemy zapewnić ruchu mieszkańcom. Ale ona nie idzie do granic miasta, bo przechodzi Pękowicką, znaczy wcześniej Jurajską. Sefirowa w prawo, Jurajska w lewo do góry, do Pękowickiej. Ona się kończy przy rozjeździe. Znaczy, według pana Mardyły z Hitu dojeżdża do ulicy w Zielonki. Ulica na Zielonki, przepraszam bardzo, kończy się Zefirową w prawo do góry już w kierunku kościoła w Zielonkach i w lewo Jurajską. Już sprawdzamy, na pewno generalnie chcemy. Jest krótka między Łokietka, rozjazdem na Zefirową i Jurajską. No na pewno chcemy ją zrobić do Zefirowej. Ze względu na to, że tam są mieszkańcy miasta Krakowa, oni zgłaszali ten temat. Chcieli trochę więcej, chcieli też pobocze, ale tego nie jesteśmy w stanie dla nich zrobić, bo nie ma go gdzie wytyczyć po prostu. Bo tam jest skarpa po jednej stronie, po drugiej stronie. Jest to niemożliwe. Tam się sportowcy Jeśli chodzi o temat ulicy na Zielonki, to za ulicą Jurajską dalej jest dalej na Zielonki. Według mnie. Potem ona przechodzi. Ona księdza na ziemię. Pękowica. Dobrze. Nie będziemy rozstrząsać już teraz, bo to nie jest wciąż najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że temat dotyczy ulicy na Zielonki do ulicy Zefirowej maksymalnie. No dobrze. Punkt 4 wymaga najszerszego wyjaśnienia. Dofinansowanie wymiany nakładki i chodnika, kwota 200 tysięcy. Oszacowanie wymiany ulicy Kleszowskiej, wymiany chodników oraz nakładki asfaltowej wraz z podbudową to jest 750 tysięcy, bez podbudowy 640 tysięcy. Wstępnie prowadziłem rozmowy i z przedstawicielami ZKIT-u, żeby zrzucili się na to zadanie, mówiąc wprost, oraz żeby częściowo znalazło się w ramach programu naprawy nakładek asfaltowych.
Naprawy weekendowe. No właśnie. I jeśli potwierdzą się na razie umowy słowne odnośnie tego, że 250 tysięcy z programu nakładek i reszta z ZIKIT-u została dofinansowana, wtedy będziemy w stanie wyremontować jedną z ważniejszych ulic zbiorczych naszej dzielnicy. I dlatego proponuję 200 tysięcy na to przeznaczyć, bo tak naprawdę no jest to potrzebne, mówiąc wprost. Kolejne punkty, czyli Różnikarska, etap drugi, Różnickiego Łokietka Narutowicza zostają, ale będą prawdopodobnie realizowane w roku kolejnym, ze względu na kwotę, jaką mamy. Z tym, że ulica Narutowicza, tutaj będzie propozycja, żeby znalazła się w planie jako modernizacja w budowie. To wynika z tego, że na budowie mamy w tym roku ulic 850 tysięcy, a to znowu jest konsekwencją tego, że musimy mieć 35% środków inwestycyjnych wśród całych środków naszych dzielnic. To wychodzi ponad 1 050 000 zł. I wiemy, że skarbnik się nie zgodzi na jakiekolwiek przesunięcia, bo z nim ustalaliśmy ten współczynnik 35%, on proponował 50%, żeby była jasność. Także wyjściowo miało być jeszcze gorzej. I dlatego, żeby móc coś realizować w przyszłym roku ze środków inwestycyjnych również, tak jak robimy to w tym roku z pożyczkową i Radzikowskiego, to jest propozycja w modernizacji, przygotowania projektów ulicy właśnie Narutowicza, gdzie można byłoby, ponieważ jest wniosek o jednokierunkowość, to dostosować tę drogę do jednokierunkowości i to już będzie modernizacja, więc zapewni nam tak naprawdę... Ale Narutowicza też robiliśmy z Autycka, Narutowicza też, tam jest to było prowadzone. Ona będzie, na tym odcinku będzie dwukierunkowa, dlatego że, mieszkańcy będą wyjeżdżać. Tam to jest między Babcicką a Mackiewiczem. Dobra, przepraszam w takim razie. Natomiast jest zrobiona kierunkowa z drugiej strony. Oraz jeśli chodzi o tą budowę. Proszę mi przerwać, bo nic nie chcę widzieć. Oraz propozycja projektu oświetlenia Parku Wyspiańskiego, bo takie głosy się często pojawiają i bo podchodziłem do sprawy z dystansem, tak jak z tym domem handlowym, ale ilość mieszkańców mnie po prostu przekonała. Dlatego na pewno poprawką zaproponuję ulicę Narutowicza, żebyśmy z tej listy wykreślili, ponieważ będzie w liście budowy i w wieloletnim planie inwestycyjnym. No tak, ale jak będzie w wieloletnim planie, to jak wypadnie z tej listy, to tej nie zrobimy nic. Nie. To jest tak samo, jak było z Różnikarską i Pożyczkową w tamtym roku. Też usuwaliśmy z listy remontowej, ponieważ była w budowie. No nie może być w dwóch miejscach na raz, bo nie będziemy mieli finansować z dwóch źródeł. Albo modernizacja, albo budowa. Osobiście wolałbym, żeby było wszystko zrobione. No i tak też będzie. Dlatego propozycja jest o wykreśleniu tej ulicy i poddaję Państwu pod wolne rozważenie, już udzielę głosu zaraz, czy na samym końcu nie dodać jednej ulicy, która w tym momencie jest ulicą Szutrową. Mamy niepotwierdzone dlatego na końcu, dlatego wstępnie, że mogłaby się stać asfaltową. Temat dzielnica wąpuje od poprzedniej kadencji, to ulica Podkowińskiego. Tak? I moglibyśmy ją być może w ramach remontu zrobić za stosunkowo nieduże pieniądze, ale dopóki tego nie rozeznamy, proponuję, żeby to było na samym końcu. Tak. I wtedy ewentualnie będziemy mieli temat pewny, no to to zmieni priorytet, bo gdzieś, gdzie nie ma drogi, a może się pojawić, no to jest zupełnie inna. A gdzie mamy tę modernizację? Będziemy to... Tak, dzisiaj. W związku z tym taką poprawkę wiązaną z Narutowicza i Podkowińskiego poddaję pod głosowanie, ale po dyskusji. I otwieram dyskusję. Jeśli to autopoprawka, to nie musimy głosować. Nie, poprawkę to wyraźnie. Jeśli to jest autopoprawka zarządu, to nie głosujemy. To w takim razie autopoprawką zarządu, bo jeśli chodzi o Narutowicza, to jest to konsekwencją. Czy są pytania, głosy? Proszę. Pytanie mam do ulicy Ojcowskiej, Opolskiej, przepraszam, punkt 10. Znalazła się tutaj Opolska, częściowy remont nakładki asfaltowej.
której to polskiej? Między ekranami a blokami od 13 do 60 kilka. Stara Opolska, dlatego że Opolska jest drogą krajową. Możemy to dopisać, żeby to było łatwiej, no, bardziej czytelne. Natomiast zaraz na Wznikich zrobi podkradkę. No. Jak to? Wezmą wszystkie środki. Tak, fatalna jest Stara Opolska za ekranem, a między pawilonem i blokami. Jest rzeczywiście fatalna. Ja sam dzwoniłem do tej kitu. Tylko że trzeba przypilnować, bo Opolska obecna jest drogą krajową i nie przymartwi wojewoda. I mam jeszcze pytanie. Wzdłuż potoku, który jest tu za nami, jak się idzie tym mostkiem do Bałtyckiej w stronę przychodniej do obu aptek. No dziury są takie, że się wpada po... To się nazywa Jazowa ulica, o ile pamiętam. Podaj bieżący remont, żeby załatwić. Ona jest w sumie w niezłym stanie, ale pojedyncze dziury, no, są bardzo głębokie. Także koło wpada całe. Cały zeszłorocznik. W tej chwili jest jednokierunkową Bałtycka i musi się wyjechać Jazową, żeby wjechać do wyjazdu do Mackiewicza, więc musimy coś z tym zrobić. Krótka, bez wielkiego nakładu, ale jeśli się zgodziliśmy na stworzenie Bałtyckiej przy przychodni jako jednokierunkowej, jeszcze chyba wyjścia innego nie było, to wyjazd musi się odbyć Jazową. A ona jest w tej chwili nieprzejezdna. Dobrze, jeśli chodzi o to, to na pewno zgłosimy to do pana Mardyły, żeby temat załatwił w ramach bieżącego utrzymania. Przy Tomka, proszę. Znaczy, mam tutaj takie pytanie odnośnie tej Krzeszowskiej. Wiem, że to jest podsłuchane. Jaki jest cały koszt przewidziany całego remontu? 750 tysięcy lub 640, w zależności czy będzie półmetrowa podbudowa, czy nie. A teraz mam pytanie, bo temat ulicy Mysickiego, który był lata wstecz, wszyscy mówili o wydatku rzędu 2-3 milionów na budowę drogi. My to zrobiliśmy wymianą nakładki, czyli najszybciej i najtaniej. I ta droga poprawiła swój stan o 100% i suszy. Czy takiej sytuacji nie można zrobić z ulicą Kleszowską? Bo z racji tego, że te środki są tak mocno okrojone, tutaj wydawanie 700 tysięcy na drogę, która jest faktycznie w stanie fatalnym, jak 99% dróg. A to jest jeszcze gorsze. Ale ona nie ma ani jednej studzienki. Znaczy, proszę Państwa, zaraz będziemy dyskutować w formie zgłoszenia. Nie, to znaczy, natomiast ona się pojawiła, wywracając troszeczkę całą listę. I dlatego też moja tutaj, powiedzmy tutaj, sugestia, że tak duże pieniądze można byłoby to zrobić tak, prawda? No? To tak, że się zrobiło, nie było robione od razu. Oddaję głos pani Torres, pani pani. To znaczy, nie zgodzę się z Tomasz z tobą, dlatego że ulica jest fatalna, jest niewielka, ale wstydnie jechać nawet do dzielnicy. Przyjeżdżają tu różni ludzie, chodniki są w okropnym stanie, a ulica jest naprawdę zdezelowana. A nie można jej zrobić trybem nakładkowym, remontów weekendowych, bo nie ma infrastruktury. I dlatego ja wcale nie mówię, że to są duże pieniądze, to są właśnie niewielkie pieniądze. I jeśli się uda wydębić na ZIKIT-ie dodatkowe środki, to te nasze 200 spowoduje, że ZIKIT doda resztę i będzie no naprawdę ulica z prawdziwego zdarzenia. Ja się wstydzę, jak nią jeszcze. Dziękuję. Pani W zeszłym roku i dwa lata temu właśnie przy Pleszowskiej ulicy były robione doprowadzano nowe rury wodociągowe i gazu, nie kanalizacyjne. Nie mamy właśnie w ogóle na tej ulicy ani jednej studzienki odpływowej przy deszczu. Nie da się po prostu przechodzić tą ulicą. Chodniki są zapadnięte i wątpię, że słowo, że zburzyła ulica całą listę rankingową, jest trafne. Dodam, wodociąg wpłacony przez gminę Zielonki. Po prostu po uzgodnieniach rury poszły tą ulicą i były doprowadzone do gminy Zielonki. Dlatego dziwię się, że MPWiK nie zrobił równocześnie, oczywiście nakładając środki gminne, całej infrastruktury, no ale tak się stało. To się nie odstanie, że ktoś nie dopilnował czegoś, co można było... Nie było pieniędzy. Nie było pieniędzy. Natomiast wracając do tematu, to, że zaburzyło, dlatego, że ta ulica pojawiła się
Na ulicy pojawia się od kilku kadencji już do... Czy dobrze, od pierwszej kadencji. Natomiast znam ulice, które są w stanie nieprzejezdnym na dzień dzisiejszy i z bieżącego utrzymania okazuje się, że też nie ma szans ich wyremontować. To jest ulica Stelmachu, nie wiem, czy Państwo znacie, czy nie. Ta ulica, jej nie ma. To jest droga o szerokości 2 metrów. Nieuregulowane prawa własności. Ale na tym uregulowanym można byłoby zrobić modernizację obecnej nakładki. Tej drogi fizycznie sobie nie ma. Z bieżącego utrzymania okazuje się, że też się tego nie ma, bo to jest ulica kategorii którejś tam. Natomiast codziennie tą ulicą wyjeżdżają mieszkańcy potężnego osiedla. Ja wiem, że to osiedle stało się tak naprawdę bez alternatywy drogowej, no ale to jest droga jedyna, która służy do wyjazdu na ulicę Okietka. Tej drogi nie ma. A ta prowadzi na Wolbrom, na Skałę, dobrze, na Okietkę. Ulica Stelmachu prowadzi do Wolbrom. Jak skończysz ten powiedz, bo ja nie wiem, który przyjdzie. Ta droga pozwala wyjechać mieszkańcom olbrzymiego osiedla, które miasto wydało prawomocne pozwolenie na budowę. I ci ludzie są w pewnym sensie teraz odcięci od świata. No, właśnie jednego osiedla, a u nas jest czas na Pani Herlino, proszę zachować ład na sesji. Pan Tomasz mówi, nikt więcej nie mówi. Myślę, że ma około w tej sytuacji, w tej momencie około 2000 osób. Zostali bez drogi, bez oświetlenia, bez drogi, już nie mówię tutaj o zwykłej nawierzchni asfaltowej. Modernizacji tego, co było. Dobrze, odniosę się do tych wypowiedzi. Jeśli chodzi o Pleszowską, nie proponowałbym jej na pewno, gdyby nie to, że mamy szansę ściągnąć dodatkowe 500 000 na remonty w naszej dzielnicy w ten sposób. W tamtym roku w takich działaniach ściągnęliśmy łącznie 2 000 000 w naszej dzielnicy. Więc trzeba to wyprowadzić dalej. Proszę o ciszę na to. Jeśli chodzi o ulicę Pleszowską, ona jest dość ściśle zabudowana budynkami blisko ulicy. Problem jest taki, że chodnik jest również blisko ulicy. Jeśli ta droga jest nierówna, to rzeczywiście idąc tamtędy się człowiek naraża na dużo większe, powiedzmy, problemy niż idąc chodnikiem nawet najbardziej dziurawym, ale oddalonym od drogi. Po prostu można być oklapanym w wyniku tego, że ta droga jest w beznadziejnym stanie. Dodam również, że jeśli chodzi o Pleszowską, to jeśli nie znajdą się te środki, to to po prostu się nie odbędzie, a te pieniądze przeznaczymy na kolejne zadanie na iście. Jeśli chodzi o ulicę Stelmachów, to tutaj wchodzą w sprawę dwie. Jedna, rzeczywiście można wyremontować ten wąski pas środkowy, natomiast te wszystkie narzuty boczne są niemożliwe do wyremontowania, bo są na terenach najczęściej niegminnych albo spornych. Jeśli wyremontujemy środek, to albo będą wszyscy jeździć środkiem i będziemy mieli jedno wielkie, nie wiem, bo wszyscy jedziemy ten stał, będzie jechał, albo będą mieszkańcy jechać jednym kołem po wyremontowanym, drugim po niewyremontowanym. Kląć w niebo głosy na tego, kto to wymyślił, nie mając świadomości innych aspektów w ogóle. No nie będą na tego brać pod uwagę, bo będą wiedzieć, że ja to, że jakiś, za przeproszeniem, wyremontował środek, a pobocza nie zrobił. I to jest jeden aspekt, a drugi to jest taki, którego może nie powinienem wypowiadać, ale i nie powinienem mówić go jako aspekt sensowny i logiczny, ale wbrew pozorom ta ulica w takim stanie może da do myślenia trochę mieszkańcom, którzy tam mają się wprowadzić do tych nowo budowanych osiedli i zobaczą, gdzie się wprowadzają, a nie będą przychodzić za 2 lata, jak się ta ulica znowu zniszczy, żeby ją remontować. Tylko będą widzieć, gdzie deweloper im proponuje zamieszkać. Cała Górka Narodowa Wschód. Bo takie tematy niestety się pojawiają, mieszkańcy się wprowadzają, a potem mają problem, że wszystko jest nie tak, jak miało być. I to są 2 aspekty, aczkolwiek z Stelmachów też bym chętnie wyremontował, tylko że pierwszych mi go nie przemawia. No i środki. Proszę. Ja też czasem myślę tak, że jeśli ktoś się wprowadza, to wie, gdzie się wprowadza i zna konsekwencje tego, co będzie się z czasem działo. Natomiast oprócz tych nowych mieszkańców, którzy tam są też mieszkańcy od początku, oni tam byli pierwsi. I tak naprawdę przez to, że powstały potężne osiedla, duże inwestycje, ta droga im została zniszczona. Ale to jest słuszne, można, tylko pytanie, co robić, dlaczego nie? My robimy ulice główne, które miasto powinno zrobić wcześniej czy później, zrobi samo, tak jak ulicę Konrada Opolską, oni to muszą zrobić, bo ktoś mają pewne priorytety. Natomiast o tych wszystkich drobnych
małych uliczkach zapominają. Tam w ogóle bieżące utrzymanie nie jest wpisane w jakiś harmonogram, to na to brakuje środków. Uważam, że tymi właśnie drobnymi rzeczami, drobnymi ulicami, które Ziki, o których zapomniał, powinniśmy bardziej brać pod uwagę w sytuacji, kiedy ona znika. Ty mówisz chyba o tym, że wyremontowanie czegoś środkiem spowoduje, że ktoś będzie mówił, tutaj cytuję Krecie, w tej sytuacji wyremontowanie odcinka szerokości 1,30 m pozwoli nam przejechanie tą drogą. Obecnie nie da się przejechać. Tam jest po prostu jedna wielka wyrwa w ziemi w tym momencie, bo już nie ma asfaltu. Także tutaj to, że stanie z nieuregulowany jest wąskie, wiem. Tym bardziej taniej można zrobić, bo trzeba tylko 1,80 m wylać nowej nawierzchni. Nawet wysypać żwirem. A nie zostawiając, jest, słuchajcie Państwo, 40 cm ma dziura na szerokości 2 metrów. 40 cm. Dzisiaj specjalnie ją zmierzyłem. No co tam wtedy jeździsz? No dobry dojazd. Może na śniegu kiedyś tam jeszcze jeszcze Pani Teodosia teraz potrzebna. Absolutnie się nie zgadzam z Tomaszem. I kolejny raz to powtarzam. Powstają potężne nowe osiedla i argument Tomka jest chybiony. Dlatego, że jest naprawdę, to nie ma porównania. Ty zostawiasz Stelmaków i dojazd do potężnego osiedla, które powstało z ulicą Pleszowską, gdzie mieszkają ludzie od rodziny od 200, od 300 lat. Nie ich wina, że to jest droga wyprowadzająca ruch z Krakowa w kierunku na Zieloni, bo alternatywna droga już się dusi i nie przyjmie ruchu. Po prostu ci ludzie mają naprawdę od wielu, wielu dziesiątek lat prawo mieszkać przy ulicy Przyzwoitej. Ktoś, kto kupuje mieszkanie, naprawdę, ja to powiedziałam tu po cichu, ale powtórzę głośno, to się powtarza w tej dzielnicy od lat. Kupuje od dewelopera mieszkanie, a za rok przychodzi do dzielnicy z prospektem i pokazuje, tuście mi obiecywali ogródek jordanowski, a tu plac zabaw, a tutaj szeroką ulicę. Tylko jak sprowadzamy to do nich, pani popatrzy, od kogo to pani dostała, oczywiście od dewelopera. Nie może być tak, że deweloper, tak jak na Górce Narodowej Wschód, sprzedał mieszkania, zaprojektował fatalne drogi, fatalne. Marczyńskiego, Słomczyńskiego jest ulica, którą deweloper zrobił szerokości 3 metrów, że jak jeden zjeżdża, to drugi musi wycofać. Ale wszyscy mają później pretensje do dzielnicy. No niestety, mieszkańcy, którzy mieszkają tu od dziesiątek lat, muszą mieć większe prawa, jak ci, co się prowadzili przedwczoraj. Tak jest. Dobrze, znaczy, oczywiście to też dotyczy w jakimś stopniu mieszkańców Starnaków, tych, którzy tam dawno byli, ale tam są proporcje trochę inne. Oddaję głos panu Markowi. No mnie się wydaje, że to jest, stan tej drogi jest taki, że mówię, remontowanie, znowuż, Tomek, zasypać dziurę tam, ale wylać kawałek asfaltu. Tam nie ma kto zasypać tej dziury nawet, tu jest problem. No, ja wiem, że to jest problem. No. I to mnie dziwi, to powinno być, to powinno jeszcze no, utrzymania. To powinno być utrzymania, ale Tomek, ktoś tam nie zrobi. Ja tą drogę, ja tą czasem chodzę na spacery sobie chodzę. To jest generalnie w ogóle kicha. Tam powinno być normalne ruchy. Będzie tak, że my wypracujemy kasę na jeden pasek, a oni tak będą kombinować jak się. Zjedziesz z drogi i skasowane auto. Osobiście uważam, że jeżeli mamy Stelmaków robić, to trzeba zrobić ją porządnie. To niech robi deweloper. Się wymusić od deweloperów, żeby zrobić dojazd do tego siedla. Będą się później. My się zastanowili, jak sprzedają gdzie mieszkanie, to coś kombinują, a nie na zasadzie, że nie bawią możliwa. I faktycznie tam nie ma, bo to Hełęckiego jest w kiepskim stanie. Wszystko jest tam w kiepskim stanie. Dobrze, dziękuję. Tutaj się pojawił temat dosypania, chociażby zasypania i tak dalej. Ja myślę, że punkt mamy, paragraf trzeci, frezowanie nawierzchni z wykorzystaniem na dziur kolejnych naszej dzielnicy. Tylko napiszmy w takim razie katalog tych ulic. Wiadomo, że pewnie nie wszystkie się udają dalej, ale może coś z tego wysypiemy. No to możemy to wysypać, możemy tak zrobić. Ja zaproponuję takie ulice. Stelmachów, Słowicza, Podkowińskiego, do momentu, nie będzie innych kroków. Mejera, Potockiego, Galik Poboczej, Górka Narodowa. To Jazowa. Wynika z... Jazowa i to jest Mączna jeszcze.
Ale mówimy o dziurach. Tak, dziurach. O zasypaniu dziur. No to nie, to nie. To znaczy nie na kładzie. Ja zobaczę. Załatanie dziur. Tylko łatanie dziur. Mąż, tak? Tak. Dobrze, Tomku, oddaję Ci głos. Znaczy, tu chciałem wrócić do ulicy Poczkowińskiego. Tutaj była wzmianka o tym, że ona ma trafić na listę jaką? Do remontu na sam koniec? Na sam koniec. W rezerwie. W rezerwie. Znaczy nie tyle w rezerwie. Ulica Podkowińskiego, a Stelmachów niczym się nie różnią. Oprócz tego, że ulica Podkowińskiego jest przecznicą z ulicy Radzikowskiego obsługującą nowe bloki mieszkalne, gdzie też ludzie wiedzieli, co kupują. Tomasz Kuchnia. Proszę Państwa, więc tak, otwieram listę zgłoszeń do listy, którą zamknę i nie będziemy. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia do dyskusji? Ja zapiszę. Czy ktoś jeszcze? Nie widzę. W związku z tym zamykam listę mówców. I tylko odpowiem na to. Różnica toku jest to spora. Tam mimo wszystko co jakiś czas się łata te dziury, tylko łatanie dziur na dziurach powoduje, że one wypadają błyskawicznie i mają jakiekolwiek asfalt, mają utwardzenie. Na Podkońskiej tego nawet nie mają, a mają garaż zaraz obok ulicy i ta woda im ścieka do tych garaży. To są różnice, dla mnie pewne są. Pan Łukasz. Ja chciałem powiedzieć, że lista refundowała w sprawie remontu również od niego, to chciałem zapytać remont komunika mieszkańców. Dobra, okej, ja się odniosę. Pan Andrzej? Dzisiaj mój kolega pan Tomasz ma wenę, bardzo wielką wenę. Po prostu ja bardzo. Tylko przypomnieć, panie Tomaszu, że dla Bronowic to pan już i tak bardzo dużo ubrał. I wydaje mi się, że na chwilę obecną z ten mapów zostawmy sobie spokój, dajmy innym rejonom też coś robić. Czeszowska wymaga tego, jak już koleżanka również powiedziała, jest to centrum komunikacyjne, jest to linia przesyłowa łącząca aglomerację. Aglomeracja jest zaniedbana, powiedzmy zdegradowana. Nie wiem dlaczego zawsze trzymałem to taką formułę. W Stelmachu to w ogóle, mówię, w kanonie ulic nie występuje, a poświęciliśmy tak naprawdę 45 minut czy godzinę tej ulicy. Tylko i wyłącznie, bo zaabsorbował nas pan Tomasz. Tomku, jak zauważyłeś, siedziałem cichutko i ty mnie sprowokowałeś. Aż mam zdziwiona. I w ogóle. W ogóle nie to znaczy, nie miałem opłaty w ogóle dyskutować w tym zakresie. Ale tak być nie może. Bo mówię, a jakaś symetria musi być pomiędzy priorytetami i tym, co powiedzmy, mówię, każdy okręg chce pozyskać. Nie? Za dużo to niezdrowo. Tomku, tylko tyle mówię. Dobrze. Tomek, ty nie miałeś listę mówców na szczęście. Przepraszam cię za to. Andrzeju, dziękuję za wypowiedź. Dziękuję za odpowiedź. Pomocy. Reasumując, Pleszowska powinna być wyremontowana i myślę, że na tym powinniśmy się skupić. I jeżeli jest możliwość pozyskania, powiedzmy mówię, z tytułem tego, że damy troszeczkę, uzyskamy więcej, to powinniśmy w tym kierunku iść. Tomku, ty dzisiaj się już nie odzywaj. Dobrze, tu adwocem teraz zostaje sprowokowany na koniec mocno. Ja przepraszam, jeśli kogoś uraziłem, oczywiście Pleszowski. Ja nie chciałem jej wykreślić, bo wiem, jaka jest potrzeba. Natomiast chciałem tylko o koszty spytać, czy nie można byłoby tego zrobić taniej. I to była moje jest założenie. Bez infrastruktury, więc nie można. A wyszło jak wyszło. Tomku, przepraszam wszystkich, się. Tomku, tam jest drożej ze względu na brukarkę, na chodniki, które po prostu są nieodzowne przy tym remoncie, bo są w stanie nie lepszym niż ulica. Jeszcze raz. Napij się tam. Odnoszę się do pętli Azowy, chodnika. No tam wynikła się sytuacja, delikatnie ujmując, bardzo, bardzo niefortunna. Zikit, nie wiem jak zrobił uzgodnienia w ramach remontu, który prowadził przy pętli, ale po wyremontowaniu chodnika, po kilku miesiącach część chodnika została rozebrana przez prywatnego właściciela, który w czasie remontu jeszcze nie był właścicielem gruntu, ale 3 miesiące później dostał odwłaszczenie, jest właścicielem gruntu, rozebrał chodnik. Niecały tydzień temu, a może już tydzień, rozpoczął stawianie ogrodzenia. Akurat przejeżdżałem tamtędy, jak były słupki stawiane, zadzwoniłem do Zikitu. Przyznam szczerze, że przyjechali szybciej niż policja, ale jak pani wyciągnęła akt notarialny, że jest właścicielem, to niewiele mogła zrobić cała wycieczka Zikitu czy osób.
Oczywiście mają sprawdzić, czy on jest prawomocny, czy wszystko jest zgodne z prawem, czy odstępy urodzenia będą dobre od chodnika i tak dalej. Ale to jest temat do rozważenia, co my możemy w ogóle z tym zrobić. Na razie się to zastanawiają, czy ale możemy... Ale odszkodowanie powinien nam to chodzić. To na pewno możemy wystąpić pewnie... Znaczy Zigin, my nie możemy. Zigin może, my nie możemy. Być może jakieś odszkodowanie, być może można go jakoś z tego terenu znowu odwłaszczyć. W ramach ZID-u to wszystko będzie procedowane i jeśli będzie jakaś możliwość fizyczna, żeby to zrobić, to na pewno to będzie nasz największy priorytet, no bo po pierwsze sprawa dotyczy wielkości czterech takich stołów, jak tutaj jeden, czyli dwa razy tego, co tu mamy przede mną. To jest nieduży fragment tak naprawdę, no może przyjść więcej, ale niewiele więcej. A po drugie, no to jest teren, który jest, pokonuje dziennik kilka tysięcy osób. Wiemy, o czym mówimy i temat jest w obróbce, ale musimy poczekać, bo to nie my go obrabiamy. Teraz tak, autopoprawką jeszcze chciałem doprecyzować na Zielonki maksymalnie do ulicy Zefirowej, bo tutaj to było mówione, ale zabrakło tego w tekście. I dwie poprawki. Pierwsza poprawka, wykreślenie ulicy Narutowicza, dodanie ulicy Podkowińskiego. Kto z Państwa jest za dodanie tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. Panie Marku, nie widziałem. On jest za. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. 18 osób głosowało. Tak? Teraz sprawdzimy. Dobrze, 17 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. Kolejna poprawka to jest dopisanie w paragrafie trzeciej, znaczy skreślenie według wskazań dzielnicy, a może według wskazań dzielnicy dwukropek i wymienienie następujących ulic: Stelmachów, Słowicza, Podkowieckiego, Majera, Potockiego, Pobocze Gajk, Górka Narodowa, Jazowa, Mączna. Kto z Państwa jest za tą poprawką, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Dziękuję. 18 za, 0 przeciw, 1, znaczy 1 przeciw, 0 wstrzymujących. I w związku z powyższym, z poprawkami poddaję druk pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Czyli mam 18 za, 0, 1 przeciw, 0 wstrzymujących.